Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rolnikowo.pl. Widzicie za mną jeszcze jest ta szopa, ale dzisiaj nadszedł jej ostatni dzień, że tak powiem. Będziemy ją po prostu burzyć. Burzymy, bo jak wiecie, wiata nowa powstała, z tamtej strony ciężko do niej wjechać, także będziemy ją burzyć, żeby tu był wjazd z podwórka pod tą wiatę, bo sianokosy idą, a kosiarka stoi, będzie trzeba ją wyciągać. I tak to się prezentuje, trochę to uprzątnąłem te graty, które tutaj się znajdowały. I zaczniemy po prostu od zdejmowania eternitu, a później po kolei będziemy się brać za robotę z belkami, z krokwami i później boki. Drzwi na razie zostaną, żeby mi tam kury nie przechodziły, ale to i tak się tam zagrodzi. Także nie ma co przedłużać. Bierzemy się do demolki. No, wchodzimy na dach. Pierwsze arkusze już na ziemi są. No widzicie, tak to wygląda, już połatany był przeze mnie. Jeszcze resztki orzecha. A to te małe to trzeba będę schodził. Ja muszę linką spuszczać, żeby się po prostu nie potłukło. Narobię sobie ambarasa, tak to na paletę, a później to zabiorą do utylizacji. No i dobra. Prosty patent. Jak zjeżdżalnia. No prawie. Dobra. Jeden mamy. Tu blacha. Dajmy do środka. Do środka. Trochę roboty będzie. Se wymyśliłem. Co się stanie, jak puszczę? Nie było tragedii. Dobra. Trzeba to zrzucić na paletę. Trochę tych kursów będzie. Chodził w tej z powrotem. Dobra. No tu się zatrzymało. Dobra. Kolejny arkusik. I kolejny. Także co, ja tutaj dalej działam. Widzimy się pod koniec pracy zrzucania eternitu. No, dobra, jak to co odbijamy? Idzie albo nie idzie. A będzie blacha od razu. Na złom.
przydałaby się łapka. Jakoś idzie. Może z tej strony, może tak od spodu. Kto nie lubi rozpierduchy, ten daje minusa pod filmem. O kurwa. Dobra, tak to się prezentuje. I raz. Stawia opór. No, rozpędziłem się i widzicie, wszystko zostało zburzone, zostały tylko słupki. Miałem pokazać, jak jeszcze się tam, jak to rozwalałem, no, ale tak to się teraz prezentuje. Teraz tylko drewno pociąć. No i tutaj dopiero się zacznie ambarans. Będzie trzeba to zrywać, tutaj są takie płytki. Bo jest po prostu, jest różnica poziomu, jakieś, no nie wiem, no pół metra, może trochę mniej względem wiaty. Wiadomo, że jeszcze tutaj pod wiatą będzie wylewka 10 cm, ale no, piesek, co robisz? Biorę się za robotę, nie wiem, coś jeszcze wam dogram. Muszę tobie ten Eternit wrzucić na pakę, zawiozę go. Na razie tam za stodołę, będzie go trzeba zgłosić, żeby go odebrali. I może tutaj trajzegę przywiozę moją i będzie trzeba te deski po prostu pociąć i pomału plac budowy porządkować. Dobra. Na kupę. Wszystko. Na kupę drewno. Blacha na złom. Dobra. Bez. Napiszecie kurna w komentarzach: Stachu, ale ty masz tu bałagan. No, no, no niestety. Trochę jest tego bałaganu. Zrobi się. Będzie luks. Będzie luks. Tu będzie jeszcze trzeba zagrodzić, żeby mi kury tam nie śmigały. Na trawnik. Dobra. Trzeba by ten Eternit jeszcze zabrać stąd. O kurde. Wszystko takie ciężkie. Ja nie wiem, jak to tak jest. Gwóźdź. Przeczyścimy. Dobra. Ten jest większy chyba arkusz. Trochę będzie tutaj do tego cięcia. Muszę właśnie chyba za stodołę przywieźć tą trajzegę na pleciaku.
Dobra. Weźmiemy ten Eternit, zawieziemy za stodołę. To nie zachowało. Będzie najgorzej. No, widzimy się po dłuższej chwili, że tak powiem. Udało mi się ją przetransportować. Dryzegę zrobiłem nowy blat, bo tamten był zgnity. Tutaj widać
co się z tamtym starym stało. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Trzeba jeszcze rozwalić tutaj kawałek drzwi, dokładnie tą część dotąd, co wcześniej je po prostu wydłużałem, jak podwyższałem tą szopę. No także to musimy rozwalić i z drugiej strony tak samo, a zostanie takie delikatne takie wrota, żeby kury po prostu tam nie chodziły, będzie trzeba to zamknąć. O, jutro już będę ciął te deski na opał. Nie ma co przedłużać, tylko młot w rękę, no i trzeba działać, bo bez młota to nie robota. Zobaczymy, jak to będzie szło. O. Coś idzie. Aha, tu jest zawias, dobra. To od góry. No i cyk, kurwa, idzie. Co tutaj mamy? Trzeba jeszcze przypierdzielić. Dobra. To będzie trzeba uciąć piłą. Karetka. Tutaj też trzeba będzie. Odciąć piłą te deski. Tu zawias jest. No dobra. To co odcinam, to gdzie jest piła. Po drzwiach, szybka rozbiórka, że tak powiem. Jeszcze te drugie tutaj deski tak są przybite. Dobra, się rozwali, co się nie rozwali. Także co, rozwalam to i widzimy się za chwilę. A więc tak, robota zrobiona. Dzień z wyburzenia wiaty skończony. Co mogę jeszcze dodać? No tak to się prezentuje. Zrobiłem jeszcze te drzwi trochę. Je odciąłem i teraz trzeba po prostu sprzątać i porządkować. A to jest już najgorsza robota, jaka może być. Cała demolka trwała raptem 2,5 godziny, także widzicie, no 2,5 godziny można zburzyć, ale na pewno postawić by nie było tak prosto w 2,5 godziny. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach na rolnikowo.pl z dalszych prac w zagospodarowaniu podwórka. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Yo!